Znam kilka dobrych książek mówiących o tym, jak rozmawiać z mormonami. Szczególnie polecam te, które są teraz na ekranie. Istnieje także strona internetowa, z której możecie zaczerpnąć wiele informacji o tym, jak dotrzeć z prawdą do mormonów. Byłem zaszokowany, kiedy dowiedziałem się kilka lat temu, że niektórzy z głównych teologów w przeszłości nauczyli tego, że człowiek może stać się Bogiem. Teraz statystyczny katolik nie wierzy w to i nie wie, że tego nauczali teolodzy. Jest to jednak oficjalna doktryna Kościoła katolickiego. Idea, że człowiek może być Bogiem, została wprowadzona przez diabła i zrodziła się w ogrodzie Eden. On powiedział: wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Jak widzimy, diabeł chce być Bogiem. Jednak to stanowisko jest już zajęte. Dlatego jest wściekły na Boga. Jemu nie może nic zrobić, więc gnębi nas, gdyż jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Zastanawialiście się, dlaczego diabeł tak bardzo nas nienawidzi? Bo przypominamy mu Boga. Dlatego właśnie oszukał Ewę, mówiąc, że może stać się jak Bóg. Hitler mawiał: jeśli będziesz głosił kłamstwo wystarczająco długo, głośno i często, to ludzie ci uwierzą. Jeśli chcecie, żeby ktoś uwierzył waszemu kłamstwu, to musicie zrobić tak, jak dwójka moich braci. Kiedy miałem 6 lat, pewnego ranka zbiegłem na śniadanie jako pierwszy i wziąłem ostatniego banana do mojego misli. Wtedy moi starsi bracia zapytali: Kent, czy to jest ostatni banan? Tak. I jest mój, odpowiedziałem. Ilu z was ma starsze rodzeństwo? Znacie więc to wspaniałe uczucie, kiedy uda wam się ich przychytrzyć. Tamtego dnia udało mi się. Oni chcieli mojego banana. Mój brat powiedział: Kent, czy wiesz, jak powstają banany? Odpowiedziałem: nie. Skąd miałem wiedzieć? Miałem dopiero 6 lat. Badania dowiodły, że mózg do wieku 18-20 lat nawet nie zaczyna rosnąć. Powiedziałem: nie wiem. Jak powstają banany? W południowej Ameryce hodują pająki, a gdy te umierają, ich odnóża składają się, a na nich rozwija się pleśń. Banany powstają ze spleśniałych odnóży pająków. Kłamiecie. Chcecie tylko zjeść tego banana. Wcale nie. Przetnij banana i spójrz. Są tam czarne punkty, ślady po odnóżach. Przez 3 lata nie jadłem bananów. Okłamali mnie. Czy kiedykolwiek ktoś cię okłamał? Nie uwierzyłbym w to kłamstwo, gdyby nie te czarne kropki. Jeżeli chcesz uwiarygodnić kłamstwo, musisz je przyprawić odrobiną prawdy. Ta technika jest znana i stosowana w marketingu od lat. Łączy się dwie rzeczy, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Tak zabija się szczury. Łączy się dobre jedzenie z trucizną. Czy wiecie, że trutka na szczury to w 99% całkiem dobre jedzenie? Jest w niej odrobina trucizny, jednak doskonale zabija. Taką sztuczkę stosują w reklamach papierosów. Łączą je z kowbojami. Jaki jest związek między paleniem Marlboro a kowbojem? Czy wszyscy kowboje palą Marlboro? Nie. Czy jeśli zacznę palić Marlboro, to automatycznie stanę się kowbojem? Nie. Może będę śmierdział jak koń, ale nie stanę się kowbojem.
Tak naprawdę to nikt nie pali. Papieros pali się sam, a osoba paląca jedynie wciąga dym. Uważam, że powinni zawrzeć trochę prawdy w reklamach. Powinni nadać swoim wyrobom rzeczywiste nazwy. Gnijące oddechy, bypassy, złośliwe raczki, wysysacze kasy. Oto prawda w reklamach. Podobną rzecz robią z piwem. Próbują skojarzyć sport z piciem piwa. Co ma piwo do sportu? Zwykle angażują umięśnionych zawodników i pokazują ich z puszką w ręce. Mówią, jeśli będziesz pić to piwo, szybko staniesz się dobrym piłkarzem. A Biblia mówi, że jeśli będziesz pił, zniszczysz sobie życie. Ile rodzin zostało zniszczonych przez alkohol? Ilu ludzi zginęło z powodu pijanych kierowców? Biblia ostrzega, nawet nie spoglądaj w kierunku trunku. Pewien człowiek zapytał mnie, nie lubi pan piwa? Odpowiedziałem, nie wiem, nigdy nie próbowałem. Mam 50 lat i nigdy nie wypiłem ani kropli. To znaczy, zażyłem kilka razy syropek. W takim razie skąd pan wie, że jest niedobre, skoro pan nigdy nie próbował? Odpowiedziałem, mogę zadać panu pytanie? Czy kiedykolwiek podkładał pan głowę pod ciężarówkę? Skąd pan wie, że się panu nie spodoba, jeżeli pan nie spróbował? Nie trzeba próbować, żeby poznać, czy coś jest dobre, czy złe. Są na to inne sposoby. Technika mieszania prawdy z kłamstwem jest również stosowana w szkolnych podręcznikach. Moi drodzy, ja lubię naukę. Uczyłem w szkole przez 15 lat. Mam doktorat. Nie mam nic przeciwko nauce. Chciałbym poprosić dwoje dzieci, które lubią naukę. Pokażę wam, jak strzelać gumką w sposób naukowy. Podejdź tutaj. Poproszę jeszcze chłopca. Będziesz teraz gwiazdą telewizyjną. Jak masz na imię? Lindsay. A ty? Eric. Lindsay i Eric. Weźcie sobie po jednej recepturce. Zobaczymy, jak daleko strzelicie. Lindsay, zacznij. Około 8 rzędów. Teraz ty, Eric. 9 rzędów. Nieźle. Pokażę wam teraz naukowe podejście do strzelania gumką. Za chwilę zadacie mi pytanie składające się z trzech słów. Ja już wiem, jakie to pytanie. Popatrzcie. Ostatnie rzędy. A pytanie brzmi, jak to zrobiłeś? A nie mówiłem? Pytanie składa się z trzech wyrazów. Wiem, że niektórzy ludzie nie powinni uczyć się pewnych rzeczy. Ona mówi, że Eric jest jednym z nich. Skupcie się. Są dwie strony gumki. Jedna strona reprezentuje cielesność, druga duchowość. Większość ludzi poświęca taką samą uwagę duchowej i fizycznej sferze. Podobnie jak w strzelaniu gumką, to niewłaściwe podejście. Gdy naciągacie obie strony z taką samą siłą, to gumka podczas lotu walczy ze sobą. Cała energia pochłaniana jest na wewnętrzne turbulencje. Tajemnica uzyskania dużej prędkości polega na minimalizacji turbulencji. Zrobiłem coś, gdy nie patrzyliście. Naciągnąłem jedną stronę gumki mocniej niż drugą. W ten sposób napięta jotka. Gdy w odpowiednim momencie puścicie gumkę, będzie się kręcić w trakcie lotu, unikając turbulencji. Duch prowadzi ciało. Fascynujące jest to, że gdy stoję na podium, mogę trafić w każdego na tej sali. To świetne uczucie. Zrozumieliście? Proszę o klaski dla nich.
Jest to jedna z 50 lekcji demonstrowanych dzieciom w naszym parku. Jak w naukowy sposób strzelać z gumki. Ludzie poświęcają zbyt dużo uwagi sprawom cielesnym, dlatego niedaleko zachodzą. Przestań skupiać się na ciele i polegaj na duchu, a zobaczysz, jak wiele możesz zrobić dla Boga. Na naszej stronie pokazujemy inne ciekawe doświadczenia. Sami widzicie, lubię naukę, nie jestem jej przeciwnikiem. Staram się tylko przestrzec przed trucizną, która jest w książkach. Jestem przeciwny tej części nauki, w której jest trucizna.